Siemaneczko, powiedzcie mi, czy są jakieś kurna zawody, czego się nie wiem, jakiś specjalny dzień, w którym można żreć jak świnia totalna, co nie słyszę, co nie włączę jakieś radio, o, Grażyno, z wiadomością pączków, a ty ile, o, i od 12, no to chyba musi być lepsza, oczywiście poszła w pierdoliwa kolejne 6, a później ci ona powie, ja jestem w deficycie i ja nie chudnę, dlaczego? Deficyt na mnie nie działa. Jakbyś nie zażarł tych 16 czy 14 pączków, to by na ciebie zadziało. Ale jeżeli jesz jak świnia bez opamiętania i traktujesz ten dzień jako jakieś zawody i myślisz, że kalorie się nie liczą, no to już z tobą coś jest nie tak. To nie jest zdrowe podejście. To nie jest dobre pójść i nawpieprzać się jak świnia nie wiadomo ile pączków. Masz ochotę sobie zjeść jednego pączka, to sobie zjedz, ale nie jedz 16. Masz ochotę zjeść sobie jednego pączka? No to sobie zjedz tego jednego pączka. Po prostu, jeżeli jesteś na deficycie, redukujesz czy cokolwiek innego, ten jeden dzień będziesz miała na zero. Nic się nie stanie, nie przytyjesz, nie schudniesz dzisiaj, ale jutro schudniesz. Wczoraj schudłaś te 300 kalorii, które miałaś deficytu. No i wszystko jest fajnie, super, świetnie. No ale jak ty pójdziesz, zjesz 10, 20, 30 pączków nawet na do wieczora, przez cały dzień, no to już niestety, ale... Tyle dni będziesz miała do tyłu, że nie jest tego to warte naprawdę. Każdy pączek smakuje tak samo i w każdy inny dzień tygodnia, 8 kurna, nie wiem, grudnia czy 5 lutego, tak samo smakuje ten pączek, tyle samo ma kalorii. I nie jest dzisiaj żaden magiczny dzień, że wszystko przez ciebie przelatuje i nic ci się nie odłoży. Tak samo ci się odłoży w każdy inny dzień, więc zastanów się, jeżeli wpychasz w siebie kolejnego pączka. To było takie moje krótkie przemyślenie na ten temat i oczywiście nie wszyscy się ze mną zgodzą, prawdopodobnie dostanę kilka wiadomości pewnie nieprzyjemnych, ale wszystkich niestety nie jestem w stanie zadowolić.